Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że udało nam się finalnie osiągnąć zwycięstwo. Spodziewaliśmy się, że to będzie bardzo trudne na spotkanie. Wiedzieliśmy, że ta inauguracja u nas będzie nas kosztowała dużo zdrowia i wysiłku, żeby ze świtem wygrać, który był, tak jak żeśmy przypuszczali, bardzo dobrze zorganizowany do gry. My natomiast rzeczywiście długo żeśmy na tą bramkę pracowali i w końcu żeśmy się jej doczekali. Natomiast bardzo duży materiał do analizy. W środę czeka już nas kolejne spotkanie. Jutro wobec tego już pracujemy. Widzimy się z całą drużyną o 8 i będziemy po prostu przygotowywać się do następnych kroków. Bardzo trudny mecz. Bardzo trudny, ale bardzo się cieszę z tego powodu, że jednak zakończymy trzeba punktami. Dziękuję bardzo trenerze. Maciej Nysiak. Długo ten mecz pewnie się nie układał tak, jakbyście tego chcieli. No tak, na pewno. Nie ma co ukrywać, że trzeba powiedzieć szczerze, że nie zagraliśmy dzisiaj najlepszego spotkania. No ale tak jak trener powiedział, najważniejsze tutaj dzisiaj są 3 punkty. Bardzo cieszymy się, że zagraliśmy na zero i tą bramkę w końcu cisnęliśmy. Bo uważam, że punkty w tej są najważniejsze na tą chwilę, bo nie ma co ukrywać, jest 9% nowych zawodników. Tego zgrania na boisku jeszcze takiego jakbyśmy oczekiwali nie ma na pewno. Na pewno czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy, tak? Dlatego tym bardziej cieszymy się, że mamy po 2 kolejkach 6 punktów. No i ja patrzę optymistycznie w przyszłość. Przed nami kolejne spotkanie w Kleczewie. Jedziemy po kolejne 3 punkty. Wiadomo, to jest tylko piłka. Zobaczymy, będziemy się przygotować przez 3 dni. Będziemy analizować naszą przede wszystkim grę z dzisiejszego spotkania, bo na pewno jest dużo błędów i trzeba sobie o tym szczerze powiedzieć. Trzeba po prostu pokazać wizualnie, kto gdzie w danej sytuacji źle się ustawił, gdzie kto zagrał źle. Także na pewno czeka nas, tak jak powiedziałem, czeka nas dużo pracy. No i jedziemy do Kleczewa na kolejne spotkanie. Rozumiem, że mam podsumować to. Tak jest. No cóż, pierwsza połowa, myślę, że pod naszą kontrolą i to tak zdecydowanie. To znaczy, mieliśmy, można powiedzieć, elany rozszyfrowaną, bo oglądaliśmy kilka razy mecz z Kotwicą. Był od nas przedstawiciel, trener na meczu w Kołobrzegu. Szkoda sytuacji, które mieliśmy w tym czasie, bo myśmy jedną sam na sam Filipowicza. Przy odrobinie szczęścia, jakby piłka lepiej się odbiła, to pewnie by skończył to do pustej, ale trudno. Rana potwierdziła to, że będzie faworytem tych rozgrywek i głównym kandydatem do awansu. Potwierdziła dlatego, że trudny mecz potrafili przechylić na swoją szalę, jedną bramkę strzeli więcej i no, tak się robi awanse w tej lidze. Trudny mecz wygrywa się go jedną bramką i idzie się dalej, nie patrzy na styl tak do końca. Generalnie z zespołu w pierwszej połowie zadowolony jestem jak najbardziej, w drugiej troszkę słabiej, daliśmy się niepotrzebnie zepchnąć, ale też mieliśmy swoje okazje. Szkoda. Dziękuję bardzo, trenerze. Panie kapitanie, jak to wyglądało z pana? Tak jak trener mówił, mecz praktycznie do jednej bramki, zostaliśmy bardzo dobrze przygotowani taktycznie. Trener nałożył nam założenia, wiedzieliśmy jak grać, jak przesuwać. Wszystko wychodziło w pierwszej połowie bardzo ładnie. Praktycznie Elana była zepchnięta do swojej bramki, brakowało tylko tego jednego gola. W drugiej połowie już trochę nas zepnęli i nie mieliśmy może też pomysłu na grę. No to już szkoda. Wracamy do bez punktów. Dziękuję.